czwartek. Msza święta sprawowana jest z niedzieli z 12 w intencji wszystkich parafian, ponieważ na 9:30, kiedy zwykle jest za parafian odprawiana msza święta, będzie msza w rocznicę pierwszej komunii klasy czwartej i w ich intencji ta msza będzie sprawowana. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Przychodzimy na mszę świętą, kierowani pragnieniem spotkania z naszym najlepszym Ojcem. Pragniemy słuchać Słowa Bożego i posilić się ciałem Chrystusa. Wierzymy w zapewnieniu, które On kieruje dziś także do nas. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Trwając w tygodniu biblijnym, w szczególny sposób rozbudzajmy w sobie pragnienie sięgania po Pismo Święte. Otwórzmy się na łaski, których Pan Bóg chce nam dziś udzielić. Za to, że nie zawsze odpowiadamy na zaproszenie Pana do czynienia dobra, przeprośmy na początku Eucharystii. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Pomódlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, w tych dniach lepiej poznaliśmy Twoją ojcowską dobroć. Spraw, abyśmy gorliwie korzystali z Twojej łaski i uwolnieni z mroku błędu całym sercem przyknęli do prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje wierności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa.
Gorzanin już więcej go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą, a Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię, przechodząc przez wszystkie miasta, aż dotarł do Cezarei. Oto Słowo Boże. Białego tygodnia. Już daleko się ten tydzień posunął.
Czwartek, który nazywamy Wielkim, Pan Jezus we wieczerniku z apostołami pierwszy raz przemienił chleb w swoje ciało, wino w swoją krew. W sposób bezkrwawy to uczynił, a na drugi dzień w sposób krwawy na krzyżu złożył ofiarę Panu Bogu za ludzkie grzechy. Pierwszy raz Eucharystia była odprawiona przez Jezusa we wieczerniku w Wielki Czwartek. Dlatego wybraliśmy dzisiejszy dzień czwartkowy, żeby mówić o Eucharystii, o nawiedzeniu Pana Jezusa i o Komunii Świętej Duchowej. Co to jest nawiedzenie? Uczestnictwo we mszy świętej jest wtedy, gdy ksiądz odprawia mszę świętą, a my uczestniczymy. Ale Komunia Święta jest przechowywana oprócz tego w tabernakulum, dlatego pali się tam czerwone światełko, żeby było wszystkim wiadomo, gdzie jest to miejsce, gdzie Pan Jezus przebywa z nami pod postacią chleba. Można by przechowywać pod postacią wina, Najświętszy Sakrament tak samo, ale wino łatwo rozlać i tak zadecydował papież, który ma prawo decydować w tych sprawach, że będzie Pan Jezus przechowywany tylko pod postaciami chleba. Kiedy mówimy o namiedzeniu, przechodzimy na przykład do szkoły, koło kościoła i patrzę na zegarek, o, to jeszcze jest 20 minut, zanim będzie dzwonek na lekcję. I można tutaj zejść z roweru i przyjść tutaj do przedsionka. Stamtąd widać pięknie tabernakulum, chociaż drzwi bywają zwykle zamknięte, te szklane. I przywitać się tu z Panem Jezusem. Panie Jezu, jestem, idę do szkoły, pozdrawiam Cię, proszę Cię pobłogosław mi, żebym dobrze ten czas przeżył w szkole, żebym się dobrze uczył. I można odmówić Ojcze nasz, zdrowaś Mario i iść sobie dalej. I to jest nawiedzenie takie, odwiedzenie takie, przywitanie się z Panem Jezusem. Idę ze szkoły, idę czasem na spacer, idę na trening, bo mam czas, albo jest po meczu i już wracam do domu. Mogę na chwilę tutaj wstąpić i odwiedzić Pana Jezusa. Tak jak czasem odwiedzę kolegę, czy do koleżanki idę. Jeżeli ja kogoś lubię, no to SMS-a wyślę, nie? O właśnie, albo napiszę coś tam na Facebooku, jakąś informację, zaproszę, że poinformuję. Jesteśmy w kontakcie, bo jest taka możliwość. I jest możliwość również takiego łączenia się duchowego z Panem Jezusem. Nawet jak jesteśmy na wojsku i zawodnicy przestali grać, bo jest przerwa. I ja słyszę, a tam kuranty wydzwaniają bim, 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 aha, 15 minut, jeszcze jest do którejś godziny, o 45 minut wydzwania, kurant przypomina, że wtedy będzie za 15 minut pełna godzina, teraz na przykład idzie na 7, o, tak. Dobrze. I wtedy co robię? Panie Jezu, taki telefon bezprzewodowy do tabernakulum nadaje, a Pan Jezus będzie odbierał, słyszy, bo jest wszechwiedzący. Nie potrzeba Panu Jezusowi komórki, żeby słyszał, bo jest tu.
można tak powiedzieć, Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego serca. Tak jak w Komunii Świętej, przyjdź teraz duchowo do mojego serca, do mojej duszy, zamieszkaj w nim. Bądź ze mną, żebym ja czasem coś złego nie robił. Pomnij mnie zawsze w porę, żebym zło odrzucił. I to się nazywa Komunia Święta Duchowa. A więc nawiedzenie, można wstąpić do kościoła i można z daleka, jakby ktoś samolotem jechał, to można z Panem Jezusem rozmawiać, można na boisku być i porozmawiać z Panem Jezusem w tabernakulu na przerwie, w szkole. I to się nazywa taka komunia święta duchowa, zaproszenie Pana Jezusa do mojego serca w ciągu dnia, nie tylko w czasie komunii świętej, ale jeszcze tak duchowo zapraszam. O tym, kochane dzieci, pamiętajcie, macie w książeczkach piękne pieśni eucharystyczne, może czasem w domu wziąć i przeczytać o nich w ten sposób, taką łączność z Panem Jezusem sobie stworzyć. A więc w czwartek, zapamiętacie, mieliśmy temat związany z Eucharystią, bo Pan Jezus ustanowił Eucharystię w czwartek. I oprócz Komunii Świętej, w czasie Mszy Świętej, możemy jeszcze nawiedzenie Pana Jezusa odprawić, wstępując do kościoła przed tabernakulum, gdzie Pan Jezus przebywa, albo z daleka, z myślą Pana Jezusa zaprosił do swojego serca, żeby Pan Jezus zawsze był z nami. To się nazywa Komunia Święta Duchowa. Amen. Pełni wiary i ufności w miłość Pana Boga wołajmy do Niego w naszych potrzebach. Aby Kościół wskazywał współczesnym ludziom na piękno Ewangelii i obierał duszpasterstwo na kulturze biblijnej, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby rządzący na świecie troszczyli się o dobro wspólne i szanowali prawo Boże, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby młodzi ludzie otwierali swoje serca na głos Pana i nie wahali się zostawić przemijających wartości, które proponuje świat, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby dzieci pierwszokomunijne zawsze miały serca otwarte na Jezusa Eucharystycznego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby nasi bliscy zmarli mogli zasiąść na uczcie w Królestwie Niebieskim, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy z dziecięcą ufnością składali przed Panem swoje troski i umieli dziękować za otrzymane łaski, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Boże, Ty nie zostawiasz nas samych, wiesz, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Przyjdź nam z pomocą i wspieraj nasze dobre pragnienia przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Jezusem. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną, Kingą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasz czas pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na niebie. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju.
No, módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nadal umiłeś Najświętszym Sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa w intencji synodu. Boże, w Trójcy Świętej jedyny, zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła, pragniemy owocnie przeżyć synod diecezjalny. Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości, otwarcie na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan. Błagamy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii, budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz. Wzywamy Cię, Duchu Święty, Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła Tarnowskiego w jedności z całym Kościołem Powszechnym. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary. Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami. Święci Świeradzie i Benedykcie, módl się za nami. Święta Kingo, módl się za nami. Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, módl się za nami. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce naprzeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg ogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Ojcu niebieski zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skuperiusz ludzkich krążą, mocą Bożą stać do piekła. Amen.
święta Boża Rodzicielko. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. A za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi, Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my ubodzy w święte skarby nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, po Maryi błagamy Ciebie, patronie przemożny uboga, wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i wstręt do grzechów, wyproś nam zamiłowanie cnoty, pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej. Uproś nam pomnożenie wiary mocnej i stałej, nadziei niezłomnej i miłości najgorętszej Boga i bliźniego. Jak Józef Egipski był wybawicielem swego ludu i kraju, tak i Ty, patronie, bądź ochroną naszą, pomocą naszą, wybawicielem naszym we wszystkich potrzebach, tak duszy, jak i ciała. Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki, chroni ojczyznę naszą, broń wszystkie chrześcijańskie stany, a szczególnie broń maluczkich oraz młodzież naszą. Daj nam chleba naszego, daj nam życie czyste, daj śmierć świętą i zbawienie wieczne. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale wszelaki swych czyni, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synowi swojemu najbliższemu nas oddawaj. Zapoznajmy się z pieśnią Królowej Anielskiej Śpiewajmy. Na pewno znamy melodię. Królowej Anielskiej Śpiewajmy, róża.
musimy taką czcią otarzać święte tajemnice ciała i krwi Twoje, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twojego odkupienia, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł więzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakieś znalazł. Gdy zbliżał się już do swej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oni mieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Zaprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 3 dni nic nie widział, ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu, przemówił do niego Pan w widzeniu, a on odrzekł: Jestem, Panie. A Pan do niego: Idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się tam modli. I ujrzał Szawła w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na niego ręce, aby przejrzał. Panie, odpowiedział Ananiasz, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on tutaj władzę od arcykapłanów, aby więzić wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Idź, odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela i ukaże mu, jak wiele będzie musiał ucierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na niego ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, ten, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łaski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok i został ochrzczony, a gdy spojrzał posiłek, wzmocnił się. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Oto Słowo Boże. Tylko modlitwy wiernych ja nie miałam. Módlmy się za Kościół, aby posługa przepowiadania słowa i posługa sakramentalna owocowały prawdziwą i trwałą odnową życia wśród wiernych. Ciebie prosimy. Módlmy się za ochrzczonych, którzy porzucili wiarę, aby chcieli pojednać się z Panem Bogiem i na nowo odkryli piękno Ewangelii. Ciebie prosimy.
Módlmy się za maturzystów, aby pomyślnie zdali egzaminy i rozpoznali swoją drogę powołania. Ciebie prosimy. Módlmy się za doświadczonych cierpieniem, chorobą, ubóstwem, aby orędzie Ewangelii było dla nich światłem i chroniło przed zwątpieniem. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili Bożego miłosierdzia i chwały nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy karmili się Słowem Bożym i ciałem Chrystusa i w ten sposób trwali w komunii z Nim. Ciebie prosimy. Jeszcze muszę podłączyć kamerę.